Zakaz wnoszenia bananów to jedna z zasad obowiązujących kibiców pojawiających się na meczach na gdańskim stadionie. Niektórych zaskakuje, niektórych śmieszy, bo rasistowskie incydenty z użyciem tych smacznych skądinąd owoców to raczej przeszłość. Władze Lechii wolą jednak dmuchać na zimne. Zakaz wnoszenia broni, zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, wszystko to zrozumiałe. Troska o bezpieczeństwo kibiców. Zakaz wnoszenia bananów, już nieco mniej. Chyba że pamięcią sięgniemy do wspomnień sprzed kilku lat, kiedy na stadionie w Gdańsku w rasistowskim geście bananami obrzucano czarnoskórych piłkarzy Pogoni Szczecin. Są także świeższe wspomnienia z Euro 2012, kiedy jeden z chorwackich kibiców rzucił bananem w kierunku Mario Balotellego. Takich przypadków jest jednak coraz mniej, co potwierdza od lat grający w Lechii Carlos Santos de Leu. Dawno, bardzo dawno. Dla mnie nie był problemu tylko raz i po prostu nigdy był jeszcze raz problem, zawsze było wszystko w porządku. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, żartują w Lechii, a na poważnie dodają, iż wolą szyderczy śmiech teraz niż wstyd i finansowe kary po tym, gdy banan pojawi się jednak na murawie. Incydenty z bananami na szczęście zdarzają się bardzo rzadko i sami kibice naszego klubu bardzo pilnują tego, żeby one się nie zdarzały, aczkolwiek no, w takiej masie ludzkiej czasami nie da się tego uniknąć. Podobno trwają już prace nad ujednoliceniem zasad bezpieczeństwa dla wszystkich ekstraklasowych stadionów. Na razie nie wiadomo, czy pojawi się tam zapis o zakazie wnoszenia bananów.